Dzień dobry, witam Was w nowym tygodniu, bo mamy poniedziałek, poniedziałek 10 lutego, właśnie mija godzina 12:50, więc jak zawsze o tej porze nagranie programu Świat Walut. Ja nazywam się Marek Rogalski i przez najbliższy kwadrans tutaj będę Państwu starał się opowiedzieć o tym, co jest ważne na rynkach finansowych, zwłaszcza na walutach, ale my też tu sobie poruszamy różne wątki, czasami poruszamy indeksy, poruszamy też trochę surowców, więc generalnie będę mówił o tym, co jest ciekawe na platformach forexowych, tak, bo one mają, że tak powiem, większe możliwości niż tylko same waluty. Okej, dobrze. Co dzisiaj dla Was przygotowałem? Już pokazuję planszę. Tak zawsze agenda programu na samym początku, tylko sobie tu ustawimy jeszcze ekran. Dobrze, proszę bardzo. Dzisiaj 10 lutego. No i co my tu mamy? Tak, przede wszystkim wątek związany dalej z Chinami. Nazywają tak to bardzo prosto, zadając pytanie, co z tymi fabrykami, tak? Czyli tak naprawdę chodzi mi o to, że dopiero myślę, że na najbliższy dzień, dwa, trzy pokażą realnie, jaki odsetek chińskich fabryk rzeczywiście wznowił pracę. Bo to, co jest ważne, to, że chińskie władze wydały w weekend takie zalecenie, które mówi o tym, że obywatele mogą wyjść, pojechać do pracy, tak, i generalnie to powinni zrobić. Wiadomo, no niektóre firmy, tak powiem, się tego nie dopasowały. Część osób dalej na przykład pracuje sobie zdalnie z domu, więc my nie jesteśmy w stanie ocenić w tym momencie, czy rzeczywiście ten powrót do pracy, który dzisiaj miał mieć miejsce w Chinach, jest realny na tyle, że można mówić o tym, że wracamy do tak zwanego normalnego biznesu. Mam wrażenie, że nie, tak? Więc tutaj na te najbliższe kilka dni pewnie pokażą, czy mamy jakieś dalsze spowolnienia i jak to wszystko zaczyna się odbijać na tak zwanym globalnym łańcuchu dostaw, czyli tym, o czym mówiłem Państwu od kilku dni. Tłumaczyłem, że ten optymizm, który na rynkach finansowych jest widoczny, że on jakoś nie do końca koresponduje z tym, co się dzieje w realnym biznesie. Czyli z tym, że na przykład dane, które się pojawiają w strefie euro, one są fatalne, tak? Jeżeli spojrzymy sobie na odczyty w zeszłym tygodniu, jakie były z Niemiec, jakie były z Francji, mam tu na myśli dynamikę produkcji przemysłowej, te dane wypadły naprawdę fatalnie, bo wcześniej indeksy PMI sugerowały nam stabilizację. Okazuje się, że nie ma stabilizacji, są dalsze spadki i co gorsze, to jest grudzień, tak? Więc pytanie jest takie, co stanie się w danych na przykład za luty, tak? Czy za styczeń, tak? Kiedy Niemcy czy też Francuzi, generalnie globalni kooperanci będą odczuwali skutki koronawirusa, tego, że na przykład no, ci poddostawcy, tak, rzeczy z Chin nagle nie wysyłają towarów, albo odwrotnie, Niemcy sprzedają z mało towarów w Chinach, tak, eksport siada, więc to wszystko się gdzieś tam sobie zacznie odbijać w danych, na przykład dla strefy euro. To, że w USA jest optymizm w danych, to bardzo dobrze, tak, ale to też jest powstaje pytanie, na ile on się też utrzyma, tak, na ile nie okaże się, że nawet ten najsilniejszy globalny gracz, jakim są Amerykanie w tym momencie, też nie ulegnie tej presji. Oczywiście nie chcę mówić tutaj Państwu tego, że jeszcze będziemy się zmagali z pandemią, że będzie globalny super koronawirus. Nie, nie, tego do końca nie wiemy, tak, jak się to wydarzy. Na razie to, co wiemy, to wiemy to, że statystyki są dalej negatywne, liczba zachorowań rośnie, liczba zgonów rośnie, szczepionki nie ma i generalnie większość krajów na świecie zaczyna na to patrzeć z coraz większym niepokojem. Są odwoływane na przykład różne konferencje, różne spotkania biznesowe z Chińczykami. To wszystko gdzieś tam wchodzi, zaczyna wchodzić coraz wyraźniej, coraz mocniej w ten globalny system gospodarczy. I o tym jest mowa, tak, że ten optymizm, który był w zeszłym tygodniu,
na rynkach finansowych. On został zapoczątkowany też właśnie w poniedziałek od tego, że Chińczycy nagle wpompowali potężne pieniądze w własny rynek finansowy. Rynki uwierzyły wtedy w to, że decydenci są w stanie ochronić gospodarkę przed spowolnieniem. Rynki też chciały grać na to, że za chwilę zobaczymy jakąś kulminację zachorowań, jakiś przełom. Tej kulminacji, tego przełomu nie ma. Rynki chciały wtedy zobaczyć to, że fabryki powrócą do pracy po 9 lutego. No powróciły, ale chyba częściowo, więc sądzę, że to, co widzimy dzisiaj, taką ciszę, która jest na rynku, to być może jest jakaś cisza, ale przed burzą, tak? Nie do końca jestem przekonany tego, że optymizm ponownie jak w zeszły poniedziałek powróci na rynki dzisiaj, jutro, pojutrze. Jakoś to trudno troszkę w to uwierzyć, ale mówię, może tak się stanie, tak? Na razie pokażę Państwu wykresy. Teraz tylko dopowiem, że dzisiaj też Chińczycy pompowali we własny rynek duże kwoty. To jest ponad 500 000 juanów w operacjach reverse repo. No i właśnie, no niby coś Chiny robią, ale tak, na przykład jeśli chodzi o strefę euro, w zeszłym tygodniu mieliśmy kilka wypowiedzi pani Christine Lagarde, szefowej EBC, i ona to jakby zaczęła tłumaczyć to, że rzeczywiście bank centralny nie ma zbyt wielu możliwości do działania. Czy powiedziała, czy mówi w sumie coś, co rynki powinny wiedzieć, tym, że rynki wciąż wierzyły w to, co kiedyś mówił Mario Draghi, tak, że wszystko mogę, wszystko zrobić, co potrzeba, tak? Tu nagle Lagarde staje się bardziej wyważona, zaczyna mówić jakby być może ręką więcej prawdy. No pytanie, na ile to jest dobre, tak? Też jeżeli chodzi o ten wątek związany z polityką banków centralnych, o tym powiem zaraz tutaj przy kalendarzu, ale teraz tylko dwa zdania. Jutro i pojutrze o godzinie 16 mamy tak zwane wystąpienie szefa Fedu w kongresie przed komisjami kongresu, więc Izba Reprezentantów jutro i w środę Senat. Chodzi generalnie o to okresowe wystąpienie Powella, w którym on mówi o tym, jakie są dokonania jego tutaj, jak dokonania są Fedu, jakie są perspektywy dla gospodarki i co ewentualnie może Fed dalej zrobić. Sądzę, że się pojawią pytania ze strony kongresmenów o to, czy Fed będzie chciał jakby dalej pompować pieniądze w rynki. Chodzi generalnie o te operacje płynnościowe, które Fed prowadzi od października, a które mają się według planów skończyć mniej więcej około kwietnia. Więc pewnie będzie pytanie o to, czy będzie coś dalej, czy też nie. Jeżeli Fed chciał pompować dalej, to na przykład może być oskarżenia ze strony kongresmenów, zwłaszcza tych po stronie demokratów, o to, że Fed zaczyna, mówiąc wprost brzydko, kooperować, tak, z Trumpem i chodzi o to, żeby podtrzymać koniunkturę na rynkach do okresu wyborów w listopadzie. Więc Paul pewnie będzie chciał od tego jakoś to się odcinać, tak? W związku z tym zobaczymy właśnie, jak do tego podejdzie. Oczywiście, gdyby były takie mocne sygnały, że Fed kończy program płynnościowy w kwietniu, to też dla rynków finansowych, zwłaszcza dla giełdy nowojorskiej, byłoby to być może pewne ostrzeżenie, tak? No ale zobaczymy. Spójrzmy na wykresy, tak? Bo o tym dużo teraz mówię, a tutaj na razie nie ma żadnego wykresu. Więc już po kolei. Włączymy sobie na początku nasz FUS500, czyli kontrakt CFD na futures z indeksu S&P 500. Tutaj Państwu rozrysowywałem już w piątek takich chyba scenariusz właśnie fali ABC. Fala B 114,6 fali A. No i teraz fala C, niby, tak? Fala C. I teraz uwaga jedna bardzo ważna. Struktura fali C z reguły jest taka, że ona nigdy nie jest taka. O, w ten sposób, tak? Ona z reguły jest, no, przesuniemy to może wykres, bardziej zrobimy tak. Ona jest, proszę Państwa, bardziej nachylona właśnie w taki sposób troszkę łagodniejszy. Znaczy, troszkę łagodniejszy, po prostu dzięki temu ona jest jakby nieco dłuższa w czasie, bardziej rozciągnięta,
w czasie i też w zasięgu. Także zejście poniżej dołka fali A, czyli poniżej 3216, jest być może też do zrobienia, tak? Więc bardziej rozciągnięta i na początku tej fali C mogą być właśnie takie sygnały jeszcze zawahania, że to może nie to, może jeszcze wrócimy do wzrostów i dopiero po pewnym czasie się okazuje, że jednak to jest fala C, tak? Więc jak na razie rynek się w tym schemacie mieści, tak? Bo dzisiaj rzeczywiście widać taką jakby jeszcze nie do końca wiarę w to, że może być gorzej, a może jednak rynki mówią, że może jednak część fabryk wróciła w Chinach do pracy, w związku z tym być może nic się złego nie stanie, no i te PTD, tak, w związku z tym takie zawahanie, ale tak, technicznie bardzo ważna jest inna rzecz. Ważne jest to, żeśmy zeszli w piątek poniżej tutaj tej strefy, która właśnie teraz jest oporem, czyli 3228 do 3337. To jest strefa, która tutaj bazowała wcześniej na tych główkach z połowy stycznia. I teraz musielibyśmy wyraźnie powrócić powyżej tego poziomu. Oczywiście na zamknięciu, tak, świeczki. Więc dzisiaj, jeżeli zamknięcie będzie powyżej 3337, to w tym momencie oczywiście przepraszamy się tak i mówimy o tym, że może jednak gdzieś tu ta fala B nam się wydłuży, ewentualnie w ogóle zmieniamy koncepcję. Natomiast na razie nie. Na razie jest tak, jak jest. Dopóki rynek nie przybije się do góry, to obowiązuje scenariusz, który zakłada powolne, ale obsuwanie się do dołu. Jeżeli tak, no to automatycznie możemy postawić sobie pytania na przykład o notowania DAX-a, tak? Gdzie mamy też rynek, który jest praktycznie bardzo blisko ostatnich szczytów. I też powstaje pytanie o to, czy to jest jakaś fala B. Teraz co to było? To samo pytanie można postawić sobie na przykład też, jeżeli chodzi o Francję. Tutaj w ogóle jest ciekawa sprawa, bo tak powiedziałem wcześniej, Francja, jak i Niemcy mają słabe dane makro, więc tutaj te indeksy powinny schodzić szybciej w dół niż na przykład indeks amerykański, tak? Jeszcze odnośnie indeksu FFR40, czyli CAC40, czyli Francji, widać rysującą się formację RGR. Lewe głowa, prawe, tak? Teraz się rysuje prawe ramię. Na razie można tą formację sobie tutaj gdzieś wstępnie rozrysować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Na razie się rysuje. Okej, okay, odnośnie walut, to co widać tutaj, to zacznijmy może od tego, co widać na wykresie, proszę Państwa, pary dolar do jena. Tutaj jest takie zawieszenie, tak? Zawieszenie, my się kręcimy wokół poziomu 109,70, próbowaliśmy go zejść poniżej niego, nie udało się za bardzo, więc dalej się kręcimy. I teraz mi się wydaje, że najbliższe 2-3 dni powinny tu się wyraźnie określić, że indeksy giełdowe pójdą w dół, to z automatu też ściągnie nam w dół dolar jena. Tutaj jeszcze jest taka bardzo ważna linia trendu spadkowego z tych 5 lat, ona przebiega teraz gdzieś w okolicach 110 punktów tutaj na dolar jenie. W związku z tym, jeżeli byśmy atakowali, to zobaczymy właśnie też, jak tutaj sobie rynek z tym poradzi. Na razie, tak mówię, na razie jest rynek w zawieszeniu, czekamy na to, żeby się tu jakiś nam kierunek wykształcił. Tak, z takich ciekawych jeszcze rzeczy, to dorzucimy to dzisiaj Państwu do analizy funta. Ja o funcie mówiłem, żeby na niego uważać w tym tygodniu, tak mówiłem Państwu w piątek, i to jest jak najbardziej prawda. Natomiast dzisiaj funt wykręca nam numer w postaci ruch powrotnego, tak? Dobrze widać na wykresie funt dolar, ruch powrotny do 1,2925, tu nam się właśnie jakoś, myślę, że już wykonał, no ale zobaczymy to jeszcze w kolejnych godzinach. W każdym razie,
Jeżeli patrząc na kalendarz danych makro, to być może tłumaczy to, dlaczego dzisiaj ten funt nam próbuje maszerować do góry, bo jak spojrzymy sobie na kalendarz danych, to jutro właśnie mamy dane dotyczące produkcji przemysłowej za grudzień w Wielkiej Brytanii. Mamy też wstępne dane PKB za czwarty kwartał i mamy też dane dotyczące bilansu handlowego. Także wiele publikacji, takich bym powiedział twardych, w Wielkiej Brytanii jutro. Jak dla mnie publikacje, które nie są łatwe w interpretacji, ponieważ to jest grudzień, tak? Czyli nawet gdyby dane w grudniu były super, to i tak rynek ma świadomość tego, że koronawirus w Chinach robi swoje i to się też na dane przyłoży. Więc tutaj to, że na przykład Bank Anglii ostatnio mówił o tym, że 100% nie będzie zmieniał, bo sytuacja w gospodarce jest dobra, to nawet te dane, które byłyby jutro i które byłyby lepsze, załóżmy od prognozy, które tu widzimy na tabelce, to i tak one nie zmienią tego, że na funcie jest dalej trend spadkowy, ponieważ właśnie dane nowe za styczeń, luty mogą być już słabsze. Druga sprawa to, co nam tutaj ściągało rynek w dół w zeszłym tygodniu, czyli właśnie cały wątek związany, proszę Państwa, z negocjacjami, czyli z rozmowami pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, czyli ten cały okres przejściowy, który skończy się na pewno w grudniu i który być może nie przyniesie jakichś konkretnych rozstrzygnięć w umowie handlowej. Tego się rynek boi, tak? Więc myślę, że tutaj funt dalej będzie, tak powiem sobie, dreptał swoim torem i to będzie tor jednak w stronę jego spadków. Dobrze, to na tyle na dzisiaj. Jutro nie ma nagrania, jutro mam wolne, więc zapraszam Państwa w środę na 12.50. Też w środę powiemy sobie o tym, co nas czeka w kalendarzu, na przykład o tym, co może dziać się w czwartek, kiedy na przykład zbiera się, proszę Państwa, Bank Szwecji, więc o tym też będziemy sobie mówili. Natomiast odnośnie kalendarza, to jutro mamy Bank Nowej Zelandii. Grać jest w wtorku na środę, no ale powiem tak, że to już właśnie jest. I na to będziemy też patrzyli sobie później. Dobrze, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.